Cześć, tutaj Bademi 10 i dzisiaj spróbujemy przypalić pierwszy zbiornik w moim nowym modelu Ofna Hababao Hyper 7TQ2 Sport 21 silnik trzyportowy. Na sam start, zanim zaczniemy cokolwiek robić przy modelu, proszę zapoznać się z instrukcją obsługi dołączoną do zestawu i procedurą docierania modelu, znaczy w sensie docierania silnika. Na start, co jest potrzebne? Jest potrzebny naładowany podgrzewacz do świec, świeca działająca w silniku, bateria 6V, tak jak w moim przypadku, większa, czy zwykły głośniczek na 4 zwykłe AA. Nie ma to większego znaczenia przy pierwszym zbiorniczku. Oczywiście paliwo. Jedna z ważniejszych rzeczy, termometr. Obojętnie jaki, najlepiej jakiej znanej firmy, nie za tanie pieniądze, ponieważ temperatura w pierwszych kilku zbiornikach jest najważniejsza. I klucz do wyciągania, do wykręcania i wyciągania świecy. Przystępujemy do odpalenia. Na samym początku wlewamy paliwo do zbiornika. Sprawdzamy, czy wszystko działa jak na najlepszym porządku. I próbą zatykamy rurę wdechową i szarpiemy za szarpatkę tak długo, aż zobaczymy, że paliwo przewodami dopływa aż do silnika. Następnie potem kilka mocniejszych i wkładamy podgrzewacz i szarpiemy. Bywają przypadki, że można zalać silnik, wtedy sznurek nie chce wyjść, bo chodzi strasznie mocno. W takim przypadku wystarczy wykręcić świecę, odwrócić model i parę razy szarpnąć. Wkręcić świecę i powinno być ok. O, jest, jest, już, już. Papa, nie!